Witajcie moi kochani i mamy niedzielę i czas zajrzeć w energię, jakie stoją do naszej dyspozycji w nadchodzącym tygodniu. Kochani moi, witam bardzo serdecznie wszystkich moich nowych członków naszej świetlistej grupy. Rozgoście się. No i przede wszystkim dziękuję Wam za wszelkie formy uznania w moim kierunku. Jesteście naprawdę cudowni. A teraz zaglądamy sobie, co nam przyniesie nadchodzący tydzień. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie dla moich świetlistych duszek na tym kanale. Co nam przyniesie nadchodzący tydzień? Co nam przyniesie nadchodzący tydzień? Królowa denarów, cesarz i trójka buław. No chciał, nie chciał, mamy parę. Mamy Ciebie jako królową denarów i mamy Twojego pana. Mamy cesarza, z którym będziesz snuła jakieś plany. Pierwsze przesłanie jest takie właśnie, że w nadchodzącym tygodniu wraz ze swoim partnerem będziecie snuć jakieś plany. Czego to będzie dotyczyć? Tu są marzenia, tu są plany na przyszłość. Ojejku, wiecie co? Dla niektórych będzie to rzeczywiście jakiś urlop, będzie lot. Dla innych to będą plany, które Was spełnią, które dadzą Wam naprawdę takie wrażenie, jakbyście mieli niebo na ziemi. Całkiem możliwe dla niektórych z Was, że to będzie, że to będą plany może właśnie nie tylko urlopowe, ale również takie plany, kiedy Wy możecie zbudować sobie raj na ziemi, kochani. Zobaczymy, co nam jeszcze powiedzą inne karty do tego przesłania. Tak, całkiem możliwe, że będziecie snuć plany, aby zacząć coś na nowo. I tutaj słyszę, że ten plan, to marzenie mogło wyjść z Twojej strony. No i może być tak, że wraz z partnerem będziecie właśnie śmiało kreować jakiś plan, spełniać Wasze marzenie odnośnie czegoś nowego. I tutaj bardzo mocno słyszę właśnie może w innym kraju, w innym miejscu na ziemi, jak do tej pory. No jestem ciekawa, kto pójdzie z tym specyficznym czytaniem w rezonans. Piszcie mi, kochani. Całkiem możliwe, że to będzie coś spowodowane właśnie pieniędzmi. Może będziecie, wyjedziecie gdzieś za granicę, aby zacząć coś na nowo. To może być rzeczywiście związane z finansami. Znowu mamy pustą kartę, czyli coś całkiem nowego. Coś, co już nie będzie przesuwane na plan dalszy, kiedy Twój partner przemyślał wszystko i stwierdził, że tak, że chce nowego początku razem z Tobą w innym miejscu na ziemi. I ten ktoś jest bardzo otwarty na to. Może właśnie było tak, że to Ty chciałaś, a on to przesuwał na plan dalszy. Jednakże teraz będzie otwarty na Twoje propozycje i może rzeczywiście wsiądziecie w samolot i polecicie na piękną wyspę, gdzie będziecie żyć długo i szczęśliwie. Dobrze, to mamy pierwszy przekaz. Wiecie co, ja jeszcze wezmę kartę anielską i zobaczę, co nam jeszcze anioły powiedzą do tego przekazu.
No i to będzie bardzo szybko, już wkrótce. Ajajaj. No ciekawe, ciekawe. Patrzymy na następny przekaz. Co nas czeka, co może nas czekać w przyszłym tygodniu? Trójka denarów. Mogą być jakieś oferty w pracy, może być praca zespołowa. Mamy księżniczkę denarów, czyli Twoja energia znowu. Zobaczmy dalej. Jeszcze jedną kartę, proszę, drogi uniwersum. I mamy śmierć. Kochani moi, tutaj rzeczywiście dla niektórych z Was może zakończyć się jakaś praca zespołowa. Może rzeczywiście pożegnacie się z pracą. Dla niektórych może być oczywiście jeszcze tak, że będziecie zwolnieni z pracy. Ale kochani, tak czy siak, to jest karta transformacji, karta śmierci. Po śmierci następuje coś nowego i ja sobie zobaczę, z czym to jest związane. Trzy karty za dużo. Ja prosiłabym o jedną. Wiecie co, już teraz wiem, że całkiem możliwe, że wy zmienicie pracę, że powiecie nie, taka praca w tym zespole. To mi się nie podoba, ta oferta, którą dostałam, mi się nie podoba, czy może nowe stanowisko. Tutaj powiecie nie. Dlaczego? Ponieważ macie już nowy plan. Mamy ciebie jako czarodziejkę. I tutaj ty już wiesz, co masz robić, ty chcesz spełniać swoje marzenia i może do tych, przepraszam, w pracy, której do tej pory byłaś, powiesz do widzenia. W tej pracy się nie spełniam, to nie jest moje. I już mam nowy plan i będę kreować swoją rzeczywistość tak, jak ja chcę. Bo wiecie, kochani, jeśli ktoś czuje się nieszczęśliwy w pracy, a w pracy spędzamy praktycznie większość naszego życia, no to gaśniemy. I tutaj czuję właśnie, że niektórzy z Was powiedzą: nie, ja chcę odzyskać mój blask, ja chcę mieć pracę, ja chcę być spełniona. I dotychczasowej pracy powiecie arrivederci. No i zobaczmy, co nam powie Rada Likwantu. A nie, najpierw weźmiemy jeszcze te orakel karty. I zobaczymy, co nam powiedzą jeszcze do tej energii. O, całkiem możliwe, że podejmiecie pracę w domu. Może to być praca online. Możecie coś budować w domu. Dla każdego to będzie coś innego, czy to będzie praca w online, czy nie wiem, jedni majsterkują, drudzy szydełkują. Ja tutaj jest ogromne pole możliwości, ale może być tak, że powiecie: nie, ja już nie będę pracować w jakiejś fabryce, w jakimś biurze z masą ludzi, z którymi nie czuję się najlepiej, i może to być rzeczywiście praca z domu. Słyszę bardzo mocno praca online. No i zobaczmy, co nam jeszcze powie. Widzicie, co taka mocno transformacyjna ta energia. Tak, i wy posłuchacie, wiecie co, czuję, że właśnie w tej pracy, w której byliście, czy jeszcze jesteście może, wy byliście takim odludkiem, tak, trzymaliście się z daleka, może wykluczeni przez grupę, a teraz posłuchacie głosu swojej duszy i powiecie: to nie dla mnie, to nie dla mnie. Jak mam być sama czy sam, to będę sobie pracował również sam i nie będę musiał się męczyć z jakimiś ludźmi, czy właśnie w pracy, w której jestem niedoceniany bądź wykluczony, wykluczona z grupy. Co nam powiedzą anioły do tej energii? Idź nową drogą, ale odczekaj jeszcze zakończeniem tej pracy. Wiecie co? Szykujcie sobie nową drogę, mówią anioły, ale odczekajcie i nie działajcie bardzo emocjonalnie i zbyt pochopnie. Tutaj może jeszcze trzeba coś załatwić, coś naszykować, przyszykować, przygotować, i wtedy właśnie zakończcie to. Ok.
To mamy drugą energię. Jeszcze sprawdzimy sobie trzecią, co nas może spotkać w przyszłym tygodniu. Się posypały. Co mamy? Dwójkę buław, wybór. Mamy ósemkę denarów. Mamy świat. I dwójkę mieczy. Oj, to będzie ciężki tydzień, jeśli chodzi o wybory. Bo mamy dwójkę buław i dwójkę mieczy. To jest dokonanie, czy brak możliwości dokonania wyboru. I powiem Wam tak, kochani. Z dwójką buław, ósemka denarów. No chyba musicie podjąć jakąś decyzję odnośnie Waszego kształcenia. Dla niektórych może być tak, że zakończycie, załóżmy, jakiś kierunek studiów, bo się tam, no to po prostu nie jest Wasze. Będziecie chcieli zacząć coś nowego i tu również będzie problem, ale co? Tu jest na pewno karta kształcenia się. Małymi kroczkami do przodu. Dokonanie wyboru najlepszego dla Was. Tylko wiecie co? W momencie, kiedy zdecydujecie się zakończyć jakiś rozdział w Waszym życiu, to może również dotyczyć pracy. To w momencie, kiedy zakończycie ten rozdział, to może być tak, że naprawdę nie będziecie wiedzieć, co robić dalej. Czyli dobra, zamknęłam, zostawiłam, to jest tylko przykład, zostawiłam te studia, zostawiłam tą pracę i co dalej? To się może łączyć z tym poprzednim przesłaniem, aczkolwiek tutaj mamy inną grupę podróżników, że tak powiem, kiedy Wy nie będziecie wiedzieć, co macie zrobić dalej. No zobaczymy, co nam się dalej pokaże odnośnie tej decyzji, czy niemożliwości podjęcia decyzji. Może być tak, kochani, że mieliście plan, zakończamy, załóżmy, jedną sprawę i ruszamy w drugą, a tutaj nagle, jeśli chodzi, na przykład, nie ma już miejsc na tej uczelni. Czy wzięli kogoś nowego, jeśli chodzi o pracę, Wasze stanowisko już jest zajęte i teraz, i co teraz? No zobaczmy, co dalej. Tak, to tu jest bardzo ważne, słuchajcie, kochani, będzie bardzo ważna decyzja, czy bardzo ważna energia, bo tutaj chodzi naprawdę o Waszą drogę życiową. Tu chodzi o Waszą drogę życiową. Tu mogą być rzeczywiście bardzo ważne decyzje. Zobaczmy, co dalej. Ale tu się znajdą rozwiązania. Wy podejmiecie decyzję, wy zdecydujecie się na pewien kierunek i będziecie się go trzymać. I to tak jak powiedziałam, tu chodzi o Waszą drogę życiową, więc tu się znajdą rozwiązania. Ok, to zobaczmy, co nam powie jeszcze Era Dalekanto. Ta sytuacja wymaga cierpliwości od Ciebie. Czyli słyszę, nie rób wszystko właśnie, bo musisz, bo teraz, o Boże, bo muszę. Pozwól sobie na cierpliwość, bądź cierpliwa, rozglądaj się, szukaj. Bo tak jak mówię, ta decyzja jest za ważna, żeby pochopnie podejmować jakiekolwiek szybkie decyzje. Załóżmy przykład, zawsze chciałam być prawnikiem, ale już nie ma na uczelni miejsc, więc idę na medycynę. I okaże się później, że jednak ta medycyna nie jest dla Ciebie. Tutaj daj sobie czas. Może nawet i trzeba odczekać, załóżmy, pół roku czy rok i wtedy nadarzy się okazja, aby pójść naprawdę za głosem serca, abyście robili to, co chcecie robić. Więc dajcie sobie cierpliwość. Żadnych pochopnych decyzji, kochani. Żadnych opcji. Trzymajcie się jednego celu. Co nam powiedzą anioły do tej energii?
Dokładnie to, co powiedziałam. W nadchodzących tygodniach coś się wyjaśni, ale ty przypatrz się tej sytuacji. Przypatrz się z szerszej perspektywy. Czyli naprawdę przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Ok. Weźmiemy jeszcze jedną energię, bo nam tak szybko, fajnie idzie, tak ładnie dzisiaj uniwersum komunikuje. Także weźmiemy jeszcze jedną energię. O, a z buław, kochani. Tu się szykuje jakaś gorąca szansa. Tu mi za dużo wypadło. Gorąca szansa. No zobaczmy, o co chodzi dalej. Kochani, ja zawsze proponuję wrócić do czytania zeszłego tygodnia i zobaczyć, z czym poszliście w rezonans. Bo my zazwyczaj w niedzielę oglądniemy takie czytanie, później przychodzą następne czytania i zapominamy, co tam było wcześniej. A warto jest wrócić do tego czytania i zobaczyć, czy poszłam rzeczywiście z jakąś energią w rezonans. Też sobie obejrzę zaraz. No i zobaczę. No, pokażcie mi jeszcze, o co chodzi z tą gorącą szansą. No. Ojej, dwójka honorów. Tak czułam, że tu chodzi o jakiegoś pana. Kochani, tutaj rzeczywiście ktoś musi, ktoś może i mamy króla buław, to pasuje do asa buław, ktoś pełen ognia, bardzo, bardzo gorący, ruszy w waszą stronę, będzie chciał tej szansy, ale z waszej strony będzie taka niepewność, kochani. Ten ktoś może mieć rzeczywiście dwie opcje, czy dwie rzeczy do wyboru, Zygmunt potwierdził. I wiecie co? I tu będzie dużo niepewności z waszej strony. Co mam zrobić? No ja się nie dziwię, bo jak wyjdzie taki król buław i coś wam zaproponuje, cokolwiek by to nie było, to że będzie niepewność, bo tak jak mówię, tutaj jest, może być tak, że ten ktoś niekoniecznie tylko was ma w swoim życiu i wygląda na to, że będziesz miała naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, przede wszystkim twardy, bo z dziewiątką mieczy to będzie, Boże, i co ja mam robić? Jeśli nie przyjmę tej szansy, mogę go stracić. Jeśli przyjmę tą szansę, to mogę być opcją. I tu będzie taka energia właśnie takiej, mam tą szansę, piękna szansa, może facet w moim typie, ale. Tu może być dużo ale. No i zobaczymy, co nam powiedzą kolejne karty do tej energii. Pozostań w swojej królewskiej energii i słuchaj między wierszami. Tutaj karty radzą, abyś rzeczywiście posłuchała, co on ma ci do powiedzenia. Posłuchała, z jaką ofertą on wychodzi. Wiecie co, to może również mieć coś wspólnego z pracą. To nie musi być zaraz tylko taki romantyczny związek, bo może ktoś wam również zaproponować nową pracę, współpracę. Pozostańcie w swojej królewskiej energii i słuchajcie dokładnie, co ten ktoś ma wam do powiedzenia, do zaoferowania. Powiemy sobie jeszcze tą energię. No tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z uczuciami, więc to może coś mieć z uczuciami. Jeśli nie, to ten ktoś może prawić wam dużo komplementów. Może wyznać wam waszą miłość, czy nie wiem, pokazać swoje uznanie jako pracownicy, bo to może być na przykład twój szef. I wiecie co? Tutaj mimo wszystko
jeśli chodzi o, słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie swojej duszy. Ona wam dobrze podpowie. Patrzmy, co nam jeszcze Erat Alikwanto powie do tej energii. Tu mamy kartę 4 tygodni i mamy kartę klepsydry. Dajcie sobie czas, kochani. Wy nie musicie od razu podejmować decyzji. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas na posłuchanie swojego serca, swojej intuicji, analizy. Znowu mamy nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie. No i co nam powiedzą anioły? Właściwie to ty jesteś gotowa, aby rozpocząć coś nowego, ale zobaczmy jeszcze jedną kartę. Albo dwie. O, i dokładnie to, co przed chwilą powiedziałam. Ty jesteś gotowa do rozpoczęcia czegoś nowego, ale nie teraz. Pozostań w zaufaniu i przyglądaj się tej sytuacji. Okej. To co, kochani? To weźmiemy jeszcze runę i zobaczymy, z jaką runą możemy pracować. Jaka runa wspiera nas w przyszłym tygodniu. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa, pieczętuje to pytanie, jaka runa wspiera nas w nadchodzącym tygodniu. Mamy Lagas. Tutaj również było dużo uczuć, więc tutaj wszystko płynie. To będzie tydzień pełen uczuć, emocji, ale też ruchu. Bo woda płynie. Może to nie będzie zbyt szybki ruch, ale tutaj coś będzie w ruchu, coś zacznie płynąć i to może mieć rzeczywiście coś wspólnego z emocjami, z uczuciami. No i zobaczmy, jakie cyferki mają znaczenie, dla kogo może być to przesłanie. Mamy ryby. 12, mamy skorpiona, 8, mamy piątek, tu może się coś wydarzyć w piątek, 6, mamy wodnika, 11 i mamy poniedziałek, także i dwójka, 6, 12, dwójka, 11, 8, piątek, poniedziałek, ryby, skorpion i wodnik. Kochani moi, to ja wam życzę przepięknego tygodnia. Podejmujcie mądre decyzje, dajcie sobie czas, słuchajcie swojej intuicji, swojego serca. I do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki. Muah.